what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Dzień dobry, dobry wieczór. W kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Dzisiaj jedziemy rozsiewać saletrę amonową na zboża nasze o zimę. Rozsiewamy w dawce 200 kg na hektar. Właśnie jadę na pierwszy kawałek. Sobie wyłączę automatyczną skrzynię. O. I co? Dawno mnie tu nie było, jak zwykle. Uciekam na kilka tygodni od was. Ostatni odcinek nagrywałem dość już późno, bo dość dawno, nie późno, bo jeszcze w lutym, tak koło 20 lutego, już mamy 19 marca, godzinę 9? Jakoś tak. Mam właśnie załadowane 6 worków po 600 kilo. Dobra, prędkości większej 25 km nie przekraczam, bo to koło jedno jest niepewne. Teraz jadę na pierwszy kawałek. Mamy w tym roku około 45 hektarów pszenicy. Jedziemy teraz na kawałek o areale 8 hektarów, który jest we wsi obok. Dawno mnie nie było, bo wiadomo, jak poszedłem do szkoły, tak już się poszło w tą rutynę, że szkoła, komputer, lekcje, szkoła. I dlatego też zlekceważyłem sobie mój kanał. Ale mam jeden odcinek nagrany wcześniej. Jadę ciągle tylko 25 km na godzinę. Bo kiedyś czytałem, że z przyczepą pustą maksymalnie można jechać 40. A z pełnym załadunkiem maksymalnie 25, jak jest taka szosa jak tutaj. Więc stosuję się do tych wytycznych. Mam też trochę w planach na weekendach sobie sprzęt elektroniczny naprawiać. Ale to już będzie oczywiście bez was. No i co? I widzimy się już na kawałku. Także przyjechałem już na pierwszy kawałek. Jak widzicie, tato już tu jest. Otwieram porty. Oczywiście zestaw ratunkowy jest, czyli szufla. Dobra, tutaj. Proszę państwa, robimy tak. Co jeszcze mogę wam powiedzieć z ciekawszych rzeczy, o których się teraz namyśliłem? Ano, pomyślałem nad poprawą wyglądu ostatnio garażu i myślałem, żeby otynkować garaż. Już sobie powoli pieniądze zbieram. Co prawda w tych czasach będzie ciężko nawet z taką robotą. Będę się do tyłu dać, bo materiały budowlane to już nie są tanie rzeczy. Dobra, już pierwszy rozsiewacz dzisiaj załadowaliśmy. Już stoję, czekam z drugim workiem. Ale zanim tato przyjedzie, chciałem wam też pokazać naszą tutaj pszenicę. Znając nasze upodobania pszenic, jakie siejemy, to pewnie tutaj mamy 8 hektarów Kilimandżaro. I tutaj weźmiemy, jakoś sobie wyrwiemy taką, co nie przejechaliśmy i zobaczymy, jak wygląda. No dobra, próbuję. Jest trochę gęsto zasiana. Słabo mi się wyrwało, czy nie? Nie, jest ok. No i mamy tutaj na jednym nasionku, ile jest rozkrzewień. Raz, dwa, trzy, cztery. Białe już pędy ma, czyli wegetacja już na pewno ruszyła. U nas wegetacja nawet była w połowie lutego. Jaki to był rodzaj wegetacji? Była to wegetacja pulsacyjna i ona występuje w przypadkach, kiedy temperatura w nocy spada poniżej zera, a za dnia jest powyżej zera. I wtedy występuje wegetacja pulsacyjna. Rośliny rosną, oczywiście dużo mniej. No i tutaj też mamy drugie nasionko. Widać, że pszenica jest zaprawiana, bo nawet się trafił czerwone ziarenko. I tu też mamy cztery rozkrzewienia. A ten jest, to chyba jest to główne, bo jest największe. No aż tak to się nie znam, ale wychodzę z założenia, że tak. No. Jeżeli chodzi o to, co porabiałem wczoraj, to oczywiście było co nagrać.
To też pronarem robiliśmy trochę pod buraki. W tym roku zasiejemy jeszcze też 5 hektarów buraków. Jednak tato się zdecydował. Też robił pod fasolę, bo będzie 20 hektarów fasoli. No i liczymy, że trochę spadnie deszczu. Trochę to mam na myśli, nie wiem, z 300 litrów, ale oczywiście nie w dzień, dwa, tylko jakieś chociażby nawet 3 miesiące to będzie dużo zdrowiej dla tych wszystkich roślin. Bo na razie to jest tak sucho, że można się tylko cieszyć, że to wszystko po prostu chce rosnąć, że ma jak rosnąć. Ledwo, ale rośnie. Pogoda też nie sprzyja. Jak za dnia jest ciepło, ja teraz jestem w samej bluzie, co prawda polar. I jestem bez czapki, bo jest bezwiecznie. Tak w nocy był przymrozek, niestety nie wiem ile stopni, bo nie patrzyłem. I teraz zobaczymy pogodę. Z czystej ciekawości oczywiście też próbuję nagrać TikToka, jak rozsiewamy też znowu nawozy. No i dzisiaj mamy 2 stopnie. 2 stopnie słonecznie na naszym zadupiu. Prawie zamknąłem kartę, nie chciałem tego. I jeszcze sprawdzimy, jaka jest cena pszenicy na giełdach. Mam tu taką czeską aplikację chyba. Tylko muszę włączyć lokalizację. I też się dowiemy, jaka jest cena teraz pszenicy. Oczywiście ze względu na konflikt, jaki panuje na wschodniej, no, po wschodniej części. Ona poszła do góry. I teraz mamy pszenicę. Jest 361,5 euro za tonę. Kukurydza 324 euro, a rzepak 932,25 euro. Także jakby ktoś chciał, to nazwa tej aplikacji albo widzicie na filmie, ale też wam ją dam na ekranie. Kolejne pole mamy za sobą. Na tym polu w zeszłym roku oczywiście był rzepak i nagrywane było jego koszenie. Więc możecie zobaczyć na kanale na wcześniejszych filmach. Teraz mamy pszenicę, ale nie ukrywam, zapomniałem ile to jest hektarów. To jest, jak się nie mylę, chyba też jest 8 albo 9. 8 albo 9, na pewno tak jest. Ten przedział. Ja już tu pakuję worki. Jadę na kolejny kawałek. Co prawda rozsiewamy już trzeci dzień, ale oczywiście dzisiaj mamy sobotę. W piątek zajmowałem się samochodem kolegi. Nie będę zdradzał szczegółów. Wymienialiśmy olej silnikowy. Dobra. Nie ten. Wymienialiśmy olej silnikowy, czujniki. Czujnik jeden. Z czujnika mu już ciekło. No i jeszcze w planach jest pasek wymienić. Ale to tajemnica. O ty kurde, orzeszku. I jadę na chyba dla mnie dzisiaj ostatni kawałek. Chociaż w sumie jak z rana nie byłem chętny jechać, tak teraz już mi się spodobało. No. Dobra. Więc ja jadę. Nie nagrałem dla was TikToka, ale przypadkowo usunąłem. Bo się TikTok zwiesił i były tylko dwa filmy. Znaczy dwa filmy się pojawiły takie same. Usunąłem ten drugi i okazało się, że usunąłem obydwa. Dobra. Więc lecę z tym koksem. I witam was na kolejnym kadrze. Nawóz dzisiaj rozsialiśmy. Teraz jak widzicie, robię agregatem po oranym. Oraliśmy tutaj też w trakcie odcinka, który nagrywaliśmy na mój kanał i na kanał Marcinka. Dzisiaj to już przygotowujemy. Tutaj będzie zasiana fasola. Ile dokładnie jest tu areału, nie pamiętam, dlatego też wyłączę nawię, bo może wam wiać w kamerę, mikrofon. Ile tutaj jest areału? Niestety nie pamiętam, ale jest tutaj dość sporo łącznie zrobione. Właściwie w tym roku tak wyjdzie, że będziemy mieli całą fasolę za domem. Robię pronarem. Mój tato wcześniej też tu już robił, bo ja dopiero wsiadłem jakieś pół godziny temu, bo
przyszykowałem go powietrzem, później statem agregat, szybko sznurków się pozbyliśmy, a to tulejka jedna była do poprawienia, nasmarowałem, filtry wyczyściłem. Później jeszcze tato podjechał MTZ-em i też go powietrzem machnąłem. Powietrze w kołach posprawdzałem, jak najszybciej jak mogłem, to wszystko porobiłem. I teraz działamy na polu. Oczywiście to jest kadr, na którym zakończy się nasz odcinek. Staram się, żeby nie były jakieś długie, ale także pamiętajmy, że te czynności się powtarzają. Jeżeli chodzi o kwestię, jaką posiadamy fasolę, jaką będziemy mieli w planach zasiać, to zasiejemy odmianę jasia i półtyczkę. Muszę wcześniej skręcać. Muszę na dwie ręce, bo tu gorzej orbitrol chodzi. Dobra. No jak widzicie, jest u nas mocna susza. Tak jak mówiłem wcześniej, przydałoby się sporo deszczu. Teraz już robimy po polach, bo co prawda w nocy jest ujemna temperatura, tam minus 2-3 stopnie, ale za dnia jest tam koło 5-7 stopni i jest po prostu ziemia już rozmarznięta wieczorem. Rozmrożona, czy tam rozmarznięta. Bronar trochę sobie postał, bo całą zimę praktycznie nic z nim nie robimy, tylko o tyle, żeby go przepalić, czyli przyczepę przesunąć jak trzeba. On ten agregat to mógłby połamać bez problemu, bo do takiego bronara on ma blisko 140 koni, bardzo dużą pojemność, to on by mógł śmiało ciągać 4,5 metra taki uprawowo-siewny. Tutaj mamy Unię Max, ale jak na razie taka, jaką tutaj posiadamy, w zupełności nam wystarcza. Oczywiście myślimy nad jakimś większym agregatem, ale takim do robienia po ścierniskach, do kuboty, żeby kupić. Czy to będzie ciężki 3-metrowy, czy jakiś tam średni, czy lżejszy do 4 metrów. Oczywiście już ciągany. Ale na razie jest taka sytuacja, że nie ma nawet takiego pomysłu, znaczy pomysł jest, ale nawet nie ma planu realizacji tego w tym roku. Dobra. Podzielam się dzisiaj też na TikToku, bo dostałem weny dzisiaj na robienie filmów. Bo zawsze jak to chce się utworzyć film, to jest dużo przyjemniej, aniżeli robić je na przymus. Jak widzicie tutaj gęsie stópki, które spulchniają ślady za traktorem, idą dalej za głęboko. Czyli trzeba będzie je podnieść o jeden ząbek, o jeden otwór. Ale to pneumatem zrobię, bo miałem to zrobić już w zeszłym roku, jak robiłem pod rzepak, ale problem... Kurde, ale cychałem. Ale problem był taki, że nie byłem pod pneumatem i tak zostało. Oczywiście wakacje już sobie całe zaplanowałem, na szczęście już jest po połowie marca, więc tak naprawdę to już powoli kończy się szkoła, jak się zaczęła, tak się już powoli kończy. Jeszcze zostanie tylko klasa maturalna. Zauważyłem, że coraz szybciej ten czas mija, więc w sumie są tego jakieś korzyści, że szybciej się skończy, będzie takie wrażenie tak naprawdę. Chociaż czas upływa wciąż tak samo. Teraz widzę bardzo, tutaj zjechał, no właśnie. Tutaj trochę gorzej widzę jak jechać, ale tak plus minus jadę. Na obecną chwilę mam bojowe zadanie, czyli skończyć ten cały kawałek. Ja już pójdę zająć się domem.
a bardziej innymi rzeczami, bo też chciałem w końcu, chociaż ruszyć, to już wtedy już jest to, że no jak zacząłem, to już by się przydało skończyć, bo mam PlayStation 3 do zrobienia swoją i PlayStation 2 kable do podlutowania do podlutowania mam w wójce, a w trójce to bym napęd laserowy musiał wymienić, pasty termoprzewodzące oraz przyczyścić i naprawić. No zobaczymy, może mi się uda. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew u nas, to ciągle działam w tej kwestii. No dzisiaj nie, bo chciałem skorzystać z pogody, to sobie pojeździłem ciągnikami właściwie przez większość dnia. Zacząłem też się dzisiaj bardziej udzielać na TikToku, bo jak się uda, to wrzucę dzisiaj nawet dwa TikToki. Ostatni raz odcinek opublikowałem chyba 19 lutego, jak dobrze pamiętam. Czyli praktycznie miesiąc mnie na YouTube nie było. Miało być, że codziennie filmy. No, wyszło jak zwykle. Ale tak to jest, szybko robota się skończyła. Było zimno, to nie było co robić. Jak jest ciepło, to jest co robić, bo muszę pamiętać, że będziemy na odcinkach zaglądać do jednego z bębna, z czterech bębnów hamulcowych w mojej przyczepie HW8011, bo zdarzyła się taka sytuacja, że tato jechał z zapełnioną przyczepą, no i jakby no hamulec trzymał, co prawda całe wakacje tak przejeździł, no ale bęben dobrze się pod większą jakby to powiedzieć, dobrze się zagrzał, bo z koloru czerwonego stał się różowy, więc warto byłoby tam zajrzeć. Oraz w jeszcze innej przyczepie, to chyba jakaś autosanka nasza. Mam do sprawdzenia przednią oś z prawej strony, bo jak jechałem kubotą, o tą samą co wiozłem na wóz, jak jechałem kubotą, to przy 35 już jechałem na pusto, no to nie ukrywam, troszeczkę mi bujało nią. Ja jestem zdania, że jakiś sworzeń się kończy albo coś, nie wiem, nigdy nie rozbierałem przyczepy aż do tego stopnia, ale trzeba będzie posprawdzać. Pamiętajcie, aby dbać o te maszyny, szczególnie teraz, kiedy wszystko jest drogie, to lepiej sobie naprawić i mieć, jak jechać i kupować nowe, tak? O, browar, jak widać, cały czas krzepę ma. Jak go posiadamy od 2008 roku, tak nawet silnik nie był dotykany. O tyle, o, że podmyte osłony, bloki te inne, czy powietrzem wyczyszczone, a tak nic nie było zaczepiane. No bo to jest białoruska jednostka, tu jest silnik MMZ ułożony, bym musiał zobaczyć. No, także ja tutaj robię. Tutaj na tym ostatnim przejeździe pokażę wam, jak wygląda to, jak jest agregat ustawiony. Możecie pisać śmiało w komentarzach, czy rozsialiście już nawozy, jak tam u was z deszczami. Akurat z tego co wiem, mieszkam w takim obrębie, gdzie no susza jest. Akurat dosłownie moja miejscowość się w tym zalicza. Tyćko, ale się zalicza. O, tutaj mam jakieś dwa ule puste, bo tutaj mój kolega będzie stawiał inny, ale tu gładko poszedł. Patrzę, czy mi wałek nie wypadł, bo się jedna tulejka skończyła i wałek wypada. Jak robiłem pod rzepak, to mi wypadł pod rowem, dojechałem do końca pola, ale patrzę, coś mi jedna strona tak no ładnie nie kruszyła tej ziemi. Patrzę, ja wałka nie mam, musiałem przynosić z drugiego końca pola wałek. Aż mi ręka spadła. Także
Wyraziłem się też tu o fasoli, jakie mamy odmiany, czyli jaszcze i potyczkę. Napiszcie, jakie wy będziecie mieli zamiar siać w tym roku odmiany. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie schodzić w taką suszę. Przydałoby się, żeby akurat dwa dni po siebie spadło chociaż trochę deszczu, czy nawet dzień po siebie. Bo teraz jakby deszcz spadł, to trochę tak średnio, bo by ubił tą ziemię rozkruszoną. I by trzeba było na nowo agregatem robić, ale pewnie wychodzę z założenia, że i tak trzeba będzie drugi raz. Bo do czasu, kiedy zasiejemy, będzie już... Coś napada, tak? Wypadłem z weny mówczej, bo dawno rozmawiałem tak do kamery. Ale nie szkodzi. Ważne jest to, aby wytrzymać jeszcze rok i będę mógł już siedzieć codziennie. Także możecie też pochwalić się zestawem, którym wykonujecie prace uprawowo-siewne. Dosłownie wszystkie komentarze są mile widziane. Będziemy tutaj się komunikować, dowiadywać o tym, jak u nas wyglądają prace, bo tutaj jest oczywiście Lubelszczyzna. Dosłownie mam niewiele kilometrów do Ukrainy, bo czasami sobie rowerem można podjechać pod granicę bez problemu. Czy nawet na piechotę pójść. Dnia starczy na spokojnie. Teraz elegancko wyszło. I teraz, jak dobrze myślę, będę musiał tu wjechać i tam już zrobić ten miedzę. Dobra. Także ja wam dziękuję za dziś. Komentujcie, subskrybujcie i udostępniajcie moje filmy. A ja lecę z koksem, także wpadajcie na TikToka. Postaram się tam też wyrażać swoją kreatywność. Także cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I tak to wygląda, tak tutaj mamy zrobione. To już jest zrobione, tutaj też jest zrobione, jeszcze zostało mi tylko to. Tu pole obok też jest zrobione. I jeszcze gdzieś tam trzeba robić jakieś kawałki. A przybliżając się, to wygląda tak. Jest wszystko w porządku. Więc ja lecę robić dalej.